Zapraszamy do wysłuchania książki Katarzyny Kalicińskiej zatytułowanej Abonent czasowo niedostępny czyli rozwód po polsku. Czyta Laura Breszka. Rozdział pierwszy. Wcześniej rano zadzwonił Maciek. Cześć, powiedział lodowatym głosem. Cześć, kochanie, ucieszyłam się. Jak tam u Was dajecie radę? Zapytałam z troską. Chcę się z Tobą rozwieść. Odchodzę. Z drugiej strony padł tekst jak z innego scenariusza. Co? Halo, Maciek, co ty mówisz? Halo? Wołałam, ale on już odłożył słuchawkę. To żart, pomyślałam, zaraz powie, że wpuszczam mnie w maliny. Odzwoniłam. W słuchawce usłyszałam abonent czasowo niedostępny. Czasowo. Znałam Maćka tyle lat, dlatego mimo początkowego szoku wiedziałam, że mówił serio. Rozbolał mnie brzuch, zrobiło mi się zimno wręcz lodowato. Kłóciliśmy się wielokrotnie, nieraz w emocjach padały słowa nie znoszę cię, mam cię dosyć, chcę rozwodu. Ale potem zawsze się godziliśmy, wracaliśmy do siebie. Tym razem czułam, że jest inaczej, że to nie są jedynie słowa rzucone w gniewie. On tak właśnie myślał, tak czuł, tego chciał. Jak to możliwe? Rozwód? Byliśmy ze sobą szczęśliwi, tyle lat. Co się stało z naszą miłością? Co się stało z nami? Przecież walczyliśmy o to, by być razem, a teraz on bez słowa wyjaśnienia przekreśla tyle lat naszego życia? Trudno było mi to w ogóle pojąć. Ceniliśmy sobie te więzy, które nas splotły i pozwoliły przetrwać najgorsze burze, a to w środowisku filmowo-telewizyjnym wcale nie takie oczywiste. A dzieci? Mieliśmy dzieci z poprzednich związków. Maciek córkę, ja syna, a dziesięć lat temu urodził się nasz ukochany syn Staś. Naoglądaliśmy się rozwodów wśród znajomych i wiedzieliśmy, jakie blizny powodują. Czy musimy przechodzić przez to wszystko jeszcze raz? Co sprawiło, że to ma być koniec? Byłam wtedy chyba w najlepszym momencie swojego życia. Dobrze się czułam ze sobą, byłam na swoim miejscu, mogłam się nazwać spełnioną kobietą. Miałam świetnych synów. Mateusz, który skończył dziewiętnaście lat, pracował ze mną jako drugi reżyser i radził sobie świetnie. Staś był zdrowy, dziarski i wszędobylski. Rozwijał się znakomicie. Mój ostatni serial, produkowany przez naszą, moją i Maćka firmę, odniósł nieprawdopodobny sukces. Byliśmy już po emisji dwóch odcinków i zdeklasowaliśmy konkurencję. Relacje z telewizją były poprawne, żeby nie powiedzieć bardzo dobre. Miałam pieniądze i piękny dom w Konstancinie. Zadbałam tam o każdy szczegół. Miałam udane małżeństwo, męża. No właśnie, miałam. Siedziałam jeszcze chwilę na krawędzi szerokiego hotelowego łóżka, bujając się w przód i tył, jakbym wpadła w chorobę sierocą. Było już po ósmej. Wiedziałam, że muszę iść na plan. Zdałam sobie sprawę, że nie mogę nikomu powiedzieć o tym, co usłyszałam przed chwilą. Ekipy nie interesowały moje prywatne sprawy. Mateuszowi chciałam tego oszczędzić. Ostatnie dni zdjęciowe. Trzeba jakoś dobrnąć do końca. Co z tego, że dostałam nożem prosto w serce? Rozwód. To znaczy, że jak to teraz będzie? Czy Maciek już to przemyślał? Zapewne rozważał to od jakiegoś czasu. Kiedy to się stało? Zeszłam do biura, które mieściło się w pokoju dokładnie pod moim. Ktoś rozmawiał przez telefon, ktoś inny przerzucał dokumenty rozłożone na podłodze. Przywitałam się ze wszystkimi. Przejdź, kochani, jak sytuacja. Wszystko gra? Odpowiedział Jan, kierownik produkcji, uroczy starszy pan z klasą, który dzięki pracy nad filmami dorobił się bogatego sywi i bypassów. Bardzo go lubiłam. To świetnie, pogoda jak z bajki. Starałam się brzmieć wesoło. Złota polska jesień, gotowa scenografia, odpowiedział Jan, patrząc na mnie za okularów. Wczorajsze zdjęcia wyglądały jak namalowane. Kolorowe drzewa, w tle pływały łabędzie magicznie i nostalgicznie, może nawet w trochę kiczowato. Rzuciłam. O, szkoda wyjeżdżać, dobrze nam poszło. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Jak moje małżeństwo, dopowiedziałam w myślach. Niedawno, wspólnie z Maćkiem, przeżywałam pogrzeb Cezara. Naszego pracownika, przyjaciela, który dla mnie był jak brat. Osierocił dwoje dzieci, a moja przyjaciółka Becia została wdową. Wówczas powiedzieliśmy sobie z Maćkiem, że trzeba szanować to, co mamy. A mamy dużo, bo mamy siebie i naszą rodzinę. Może nieco szaloną, ale szczęśliwą, jak całe nasze życie. Kolorowe, ciekawe. Sprawiała to praca, dzięki której nie mogliśmy narzekać na brak atrakcji. Poza tym byliśmy kreatywni. Oboje lubiliśmy, gdy coś się działo, kochaliśmy się bawić. Byliśmy otwarci na ludzi i świat wciąż ktoś u nas bywał rodzina przyjaciele często to my wyjeżdżaliśmy nigdy się nie nudziliśmy jak to teraz będzie wyglądać byłam rozbita, jadę na plan powiedziałam gdy zaczęli mi się dziwnie przyglądać, czyżby myśli było widać na twarzy muszę stąd szybko iść, pomyślałam jakby coś dwącie rzuciłam pamiętacie jutro konferencja prasowa. Jasne, to najgorszy dzień na planie. Ilu ich w końcu przyjeżdża? Jan nie lubił tego cyrku. Należał do pokolenia, które nie znało pojęcia ścianka. Aktor był wtedy albo dobry, albo zły. Zapowiedziało się trzydziestu fotoreporterów, dziesięciu dziennikarzy, trzy portale internetowe i jedna śniadaniówka. Wszystko wysłałam wam w mailu. Musimy to przeżyć. Będą o dwunastej. Dobrze, zaplanuję na ten czas przerwę. Dwie godziny im damy? Trzy. Rzuciłam i okręciłam się na pięcie. Chciałam zostać sama ze swoimi myślami. Wyszłam na ulicę. W oczy uderzyło mnie ostre słońce. Wrzesień na Mazurach to naprawdę piękny czas. Natura dosłownie dwoi się i troi, żeby pokazać nam, jak życie może być piękne. Szkoda tylko, że nie moje, pomyślałam. Wsiadłam do samochodu, ale gdy chciałam włożyć kluczyk do stacyjki, zdałam sobie sprawę, że drżą mi ręce. W środku byłam jak galareta. To nie tak, że zupełnie się nie spodziewałam. Jeszcze niedawno mówiłam dziewczynom, że rozwód wisi w powietrzu. Ale co innego mówić, a co innego doświadczyć, naprawdę. I to po raz drugi, co ze mną jest nie tak. Włączyłam silnik i zadzwoniłam do Zuzki. Znałyśmy się od studiów. Przyjaźniłyśmy. Kochałyśmy jak siostry. W przeciwieństwie do Maćka odebrała od razu. Ona mnie zrozumie. Zuzka! Zaczęłam. Co jest? Od razu wyczuła, że brzmi inaczej niż zwykle. Maciek chce się ze mną rozwieść. Wypaliłam. Co kurwa? Dzwonił, dzisiaj chce się rozwieść. Powtórzyłam. Matku, czekaj, zatrzymam samochód, bo jeszcze w coś walnę. Musiałam do ciebie zadzwonić. Powiedziałam przepraszająco. Czułam, jak mi się zaciska gardło. Chciało mi się ryczeć. Jednak zamiast mnie wybuchła zuza. Co za Debil! Pewnie ma jakąś dupę i mu kurwa odwaliło. Krzyczała do słuchawki. A co za różnica ma czy nie ma? Poczułam, że opadam z sił. Od jakiegoś czasu jest między nami jakoś dziwnie. Byłam ostatnio tak skupiona na pracy, że nie zauważyłam sygnałów. Rozpłakałam się. Tylko nie płacz, błagam. To jest koniec, rozumiesz? Koniec! Historyzowałam. Ja pierdolę, ale jazdaj, co teraz robisz? Nie wiem, powiedział, że odchodzi i się rozłączył. Ale tym facetom odwala. Powiedziała już spokojniej. A ty gdzie teraz w ogóle jesteś? Mam do ciebie przyjechać? Mam jeszcze zdjęcia po tym konferencję prasową. Muszę się jakoś trzymać. Na razie jestem w szoku. Pięknie. Moja kurwa wyczucie czasu akurat teraz się wyrwał z rozwodem. Wracaj stamtąd jak najszybciej. Coś wymyślimy i się nie rozkleja. Jesteś świetna, pamiętaj. Zawsze mogłam na nią liczyć. Nie mógł zaczekać tych parę dni, aż wrócę do domu, powiedzieć mi to w twarze nie tak przez telefon, szlochałam. Dwa tygodnie temu płakaliśmy obydwoje na pogrzebie i przytulaliśmy się do siebie. Zuzka, ratuj. Jak go spotkam, to nie ręczę za siebie, warknęła: Do pięści nie dorasta palant jeden, ale może mu przejdzie. Nie przejdzie. Wiem to nie tym razem. Jakoś tak bez sensu dodałam, On teraz jest abonent niedostępny. Kocham cię, Zuz. dobrze, że cię mam. Szepnęłam. I się rozłączyłam. Wyjechałam z miasta. Na pewno chodzi o inną kobietę. Czułam to. Mężczyzna zawsze odchodzi do innej kobiety. Dlaczego zlekceważyłam telefony od Kołdry? Na bank chodzi o nią. Do dzisiaj mam w uszach ten głosik nagrany na sekretarce. Cześć, tu Jolanta Kołdra. Zostaw najlepiej jakąś miłą wiadomość. Gdybym wtedy nie oddzwoniła do tego jego niby kolegi, jak tam zapisał ją w telefonie. Piotrek? Nic bym nie wiedziała. Ale Maciek zapewnił mnie, że Jolanta to nikt ważny, a ja uwierzyłam, koleżanka z pracy. Nie rób scen, pamiętam jak to powtarzał. Drzewa się przerzedziły i moim oczom ukazał się plan filmowy nad jeziorem. Urokliwy dom z gankiem, na którym już kręciły się dwie osoby: słońce mieniące się w szuwarach i mostek, na którym można rozłożyć leżak lub połowić ryby. Wozy filmowe. Z daleka zobaczyłam kamery chłopaków Barobus. Byłam na miejscu. Gwałtownie zatrzymałam samochód, o mało nie uderzając się o kierownicę. Czy ja się dzisiaj malowałam? Zerknęłam w lusterko. Wyglądałam jak zombie, poprawiłam włosy, ubrałam twarz w uśmiech, otworzyłam drzwi od auta. Powitały mnie przyjemny zapach lasu i ciepłe powietrze. Byłam gotowa zmierzyć się z tym dniem i całe szczęście. W moją stronę pewnym krokiem szedł Mateusz, promieniał. Mama! krzyczał już z daleka. Hej, mamo, mam super wiadomość! Dostałem się na studia. Ucieszyłam się, podszedł i otoczył mnie ramieniem, zajrzał w twarz. Tak śmiesznie od góry. Był ode mnie wyższy co najmniej o głowę. Super, tak się cieszę. Pierwszy raz dzisiaj szczerze się uśmiechnęłam. Marzenia się spełniają. Naprawdę się cieszysz? Dziwnie wyglądasz. Zapytał zatroskany. Nie, nie, wydaje ci się. Zaprotestowałam trochę zbyt gwałtownie. Bardzo się cieszę. Dobrze sobie tutaj radzisz, dużo się nauczyłeś. Na pewno świetnie pójdzie ci też na studiach. W zasadzie mógłbyś już sam wykładać. Zażartowałam. To teraz wiesz. Zaczął trochę niepewnie. Tak sobie myślę, że wyprowadzę się od października. Będę mieszkał z kumplem. Jestem już studentem. Czuję ze w wolności. Dodał z uśmiechem. Z kim? Zapytałam, a w głowie kołatała mi jedna myśl. Ten też? Ten też mnie opuszcza? Dwaj faceci, których kocham, jednego dnia tak po prostu znikają z mojego życia? Teraz, kiedy wszystko mi tak świetnie szło? Praca przy serialu przebiegała bez zakłóceń. Siedzieliśmy na zdjęciach już trzeci miesiąc i kręciliśmy scenę za sceną. Jestem typem zadaniowca. Miałam zadanie do wykonania i robiłam to dokładnie tak, jak należy czuwałam nad każdym szczegółem, drobiazgiem. To ważne, bo tworzenie scenariusza na podstawie epickiej powieści nie jest łatwe. A tu jeszcze trzeba było zbudować całą konstrukcję, fabułę i pogodzić czasem sprzeczne wizje reżysera, scenarzystów moje i autorki, a przede wszystkim telewizji, która seria zamawiała i za niego płaciła. Musiałam zapanować nad różnicami w podejściu do życia, ambicjami, budżetami, terminami i mnóstwem innych spraw. Ale w końcu się udało. Dobijaliśmy ze zdjęciami do brzegu. Jeszcze tylko montaż, kolaudację, promocja i do emisji. A potem konfrontacja z widzami, i wtedy naprawdę się okaże, czy zrobiliśmy coś fajnego. Doprowadzenie tego projektu do tego miejsca zajęło nam trzy lata. Z ksawerem co? zapytałam nieprzytomnie oderwana od swoich myśli. A z ksawerem powtórzyłam, żeby coś powiedzieć. Patrzyłam na uśmiechniętą twarz mojego przystojnego syna, mojej dumy i radości, i czułam się jak lekarz, który już wie o chorobie w rodzinie i wie, że zgasi ten uśmiech, ale jeszcze daje sobie czas. Co za okropne uczucie! Chciałam się przytulić do Mateusza i powiedzieć, że to, co za chwilę nadejdzie, to tylko zły sen, albo przeprosić. Ale nie umiałam, nie mogłam, nie byłam w stanie, więc milczałam. Poszliśmy w stronę stawu. W barobusie zrobiłam sobie kawę. Usiadłam na rozkładanym fotelu turystycznym obok reżysera. Skupiony wpatrywał się w monitory, wydawał Mateuszowi jakieś polecenia. Precyzyjnie, spokojnie. Miał do mojego syna zaufanie. Takie zaufanie, które buduje się powoli na dobrych podwalinach systematycznej, solidnej pracy i przebywania za sobą prawie 24 godziny na dobę. Widziałam, że traktuje Mateusza z ojcowską sympatią. Łagodną, ale niepobłażliwą. Obej nawet tytułowali się czasem mój ojciec i mój syn. Widocznie w Mateuszu drzemał ten deficyt ojca. Ja też szanowałam reżysera. Mieliśmy podobne podejście do życia, poglądy na świat. Uwielbiałam z nim rozmawiać. Uważałam go za przyjaciela, a nawet powiernika. Z zamyślenia wyrwał mnie krzyk kierownika planu. Panowie, ale nie rozładzimy się. Już po 11.00, a my z drugiej sceny nie wyszliśmy. Tomek, proszę do kamery. Czy możemy wreszcie zaczynać? Konrad! Halo, Konrad! Nie widzę szpękierów na miejscach. Aktorzy na plan, po obiedzie przerzut do lasu! wołał Mateusz. Reżyser energicznie podniósł się z fotela i powędrował na taras domu do aktorów. Obok Małgosi, siedzącej w wiklinowym fotelu i przykrytej kraciastym pledem, stał Mateusz i omawiał z nią następną scenę. Reżyser stanął przy nich i włączył się do rozmowy. Patrzyłam na znajomy mi rozgardiarz i niczego nie widziałam. Plan działał jak dobrze naoliwiona maszyna. Zadzwoniłam do maćka, ale usłyszałam znajomy komunikat. Sprawdziłam godzinę i postanowiłam zaryzykować z telefonem do Reginy, mojej kolejnej przyjaciółki. Regina była znaną prezenterką telewizyjną, lubianą przez co najmniej pół Polski. Czasem mówiłam jej ze śmiechem, że gdyby tylko chciała, mogłaby wygrać dowolne wybory. Odebrała po kilku sygnałach. — Cześć, kochana, to ja pracujesz? — zapytałam. — Właśnie skończyliśmy, a co u ciebie? Doszedł do mnie szum rozmów w studiu. Śmiechy, stukanie teleżyków. W oddali brzęczała gitara. — Sorry, ale mieliśmy tu takie pyszne kanapeczki — mówiła rozbawiona. — Jeszcze zajadam, co tam? Rozmawiałam dzisiaj z Maćkiem. Zaczęłam i poczułam, jak rośnie mi gula w gardle. — No i? — zapytała zupełnie niczego nieświadoma. — Chcę rozwodu. — Co? Co ty gadasz? Jej ton natychmiast się zmienił. Ale czemu? Zadzwonił dzisiaj rano i zwolnił mnie z roli żony. Ot tak. Dupek. Następny się znalazł. Ona też niedawno przechodziła rozwód. Dobrze, że nie sms-em. Elegancko się kurna zachował. Prychnęła przez telefon. Nie wierzę. Maciek? Stoję i gapię się na rozlewisko. Roześmiałam się nerwowo, jakby było w tym coś zabawnego. Ogromne rozlewisko łez. Przestań od razu łez. Niemal widziałam, jak niedbale machnęła ręką. Nie ty pierwsza, nie ostatnia. Mam dobrą prawniczkę, przeprowadzić je przez to bezboleśnie. Mówiła spokojnym tonem: tylko nie rycz. Uważaj teraz na to, co mówisz i do kogo. Nie szalej z alkoholem, imprezuj spokojnie byliście taką idealną parą. Dodała już łagodniej: w pracy, w domu, na wakacjach, taki dream team. Ale ostatnio było inaczej. Gdzieś to czułam, mówiłam wam o tym, gdy byłyśmy na Rodos, pamiętasz? No, i wykrakałaś, nic to. Epidemia z tymi rozwodami. Dobrze, że mam to już za sobą. Pogadałyśmy jeszcze chwilę, a mnie zrobiło się trochę lepiej. Becia, Zuza, Regina, tak dobrze, że je mam, pomyślałam. Maciek miał wyłączony telefon przez cały tydzień. Wydzwaniałam do niego codziennie po kilka razy. Potem się dowiedziałam, że wyjechał w góry, żeby sobie wszystko przemyśleć. To nie mógł pomyśleć, zanim do mnie zadzwonił? Może wymyśliłby coś innego, a teraz, skoro już wyskoczył z tym rozwodem, musiał kombinować. Co dalej? Konsekwencja. To była jedna z jego dominujących cech. A może nie tyle konsekwencja, ile upór? Czasem brnął w coś, co postanowił, nawet jeśli wiedział już, że to nie ma sensu. Tak jak teraz. Przecież to, co wymyślił, było dramatycznie beznadziejne i pozbawione logiki. Zupełnie go nie rozumiałam. Potem zaczął jeździć do mojej rodziny i opowiadać, jaka jestem niepoukładana i że już dłużej ze mną nie może. Takie jest skołowane psychicznie. Musimy się rozwieść. Zaczął od mojej mamy. Do moich rodziców czuł respekt, więc chciał sobie zabezpieczyć tyły. Pojechał do nich do domu, usiadł na kanapie przy herbatce i bredził jak potłuczony. Przedstawiał mnie jako wampira energetycznego, który tyranizuje całą rodzinę. Według niego miałam być ciągle w pracy, nie interesować się domem i dziećmi, albo spotykać się z koleżaneczkami. Mówił, że nie da się ze mną wytrzymać, że jest zagubiony, że miłość się wypaliła i musi zmienić swoje życie. Przekonywał, że jest bardzo rozgoryczony i jaka jestem okropna. I w ogóle, że wcale do siebie nie pasujemy. I to ja jestem winna całej tej sytuacji. Mama jakoś nie dawała się przekonać. Wietrzyła podstęp. Słuchała, jak Maciek peroruje i robiła coraz większe oczy. Pamiętała ten czas, kiedy tak ze mną szalał, a potem stworzyliśmy udaną rodzinę. Więc co się stało? Mamo, nie jesteśmy tymi połówkami, co to się szukają po świecie. Raczej można powiedzieć, że jesteśmy jak jabłko i gruszka. Wyjaśniał. Mama odpaliła na to zwrodzonym sobie poczuciem humoru: Co ty w ogóle pieprzysz? Jeśli tak, to ja ze swoim mężem jesteśmy jak śliwka i arkus. A przetrwaliśmy ze sobą ponad czterdzieści lat. Doskonale pamiętam, jak piętnaście lat temu, zalany łzami, mówiłeś, że będziesz ją chronił i kochał do końca życia. Tym bardziej, że rozwaliliście dwie rodziny, aby być ze sobą. Wiesz, jak przeżywał to Mateusz? Teraz chcesz zafundować to samo Stasiowi? Pomyślałeś o dziecku? Poza tym jakoś przez piętnaście lat nie zauważyłam tego twojego dramatu. Lepiej, żeby staś miał dwa spokojne domy, niż wychowywał się w piekle nienawiści, próbował jeszcze Maciek, ale mama nie dawała się zwieść. Jakiej nienawiści? Czy ty na głowę upadłeś? Kochałeś się jak wariat? Chcę normalnie żyć i mieć prawo do szczęścia. Wytoczył cięższy kaliber. Jednak jesteś idiotą. Mama odparowała mu z armaty. — Po co w ogóle tu przyjechałeś? Nadawać na naszą córkę? I czego oczekujesz? Że staniemy po twojej stronie? Puknij się w głowę. To nasza córka, a ty jesteś obcym człowiekiem. Zachowywała się tak inaczej niż kiedyś, gdy zawsze brała w obronę Janka, a mnie uważała za ostatnią najgorszą. — Mąż to teraz już nie rodzina? — rzucił Maciek. — Mąż to obcy człowiek. Nie łączą nas więcej krwi. My kochamy Mikę, a ty egoisto zawsze myślałeś tylko o sobie. Żegnam. — Wskazała mu drzwi idiota. Wąknęła jeszcze pod nosem, gdy wyszedł. Moja mama od zawsze uważała, że dla dobra rodziny mężowi można wiele wybaczyć. Dla dzieci, dla spokoju w domu. Właśnie przez to przetrwałam w pierwszym małżeństwie z Jankiem o kilka lat za długo. Tym razem jednak stanęła po mojej stronie. Była mi za to wdzięczna. Innym razem Maciek próbował jeszcze zagadnąć ojca, ale ten tylko prychnął i dalej robił obiad. Pojechał więc do cioci, tej od książki, na podstawie której kręciłam serial, i opowiedział jej, że nic nie umiem, jestem darmo zjadem, którego tyle lat utrzymywał. Nie wiem jak to zrobił, bo ciocia znała mnie od dziecka, ale jego słowa zaczarowały ją niczym magiczny pyłek. Może dlatego, że ostatnio była zagniewana, że serial za mało przypomina jej książkę? Od razu uradzili, że na bank mam jakąś chorobę psychiczną, co eliminuje mnie z życia normalnych ludzi. Przecież do niczego mnie nie można przekonać. Zawsze mam własne zdanie i robię wszystko po swojemu. Ale gdy zostanę sama, nareszcie dostanę po dupie i poznam, co to prawdziwe życie. Biedny. Ciocia głaskała Maćka po dłoni. I tak jesteś święty, że tyle z nią wytrzymałeś. Mój cudowny mąż się rozkręcił i błagał ciocię, żeby nie sprzedawała mi praw do następnych tomów powieści, bo to się źle skończy. Opowiadał, że nie pozwalam mu odejść, choć nasza miłość się już wyczerpała. Terroryzuję go, urządzam awantury, a przecież jeszcze nie miałam szansy nic zrobić. Nawet nie zdążyłam dojechać do domu, porozmawiać, a co dopiero mówić o krzykach. Skazano mnie zaocznie i nie dano szans na obronę. Ona nic nie umie, dramatyzował macik, Nic nie robi na tych Mazurach, tylko się opala. Wszystko jest na mojej głowie. Kłamał, jak znud. Początkowo żyłam w błogiej nieświadomości, że Maciek buduje mój nowy wizerunek, tworzy mi nową osobowość. Nigdy nie byłam święta, ale teraz się okazało, że jestem potworem, którego trzeba poniżyć i odebrać mu godność, przykleić stereotypową łatkę najgorszych zachowań kobiet, z którymi biedny uciśniony mąż chce się rozwieść. O najgorszych koszmarach nie spodziewałam się po nim czegoś takiego. Jak mawiała moja babcia. Słowa potrafią ranić bardziej niż nóż. Mawiała też, że wynoszenie brudów z domu jest bez klasy. Słyszysz, Maciek? Bez klasy! Wkrótce przekonałam się, że pół Warszawy z wypiekami na twarzy wysłuchiwało szczegółów z naszego życia. Byłam taka wściekła, i zawiedziona. Może nawet bardziej zawiedziona. Czyli to jest tak, że można z kimś mieszkać, kochać się, budować rodzinę, mieć dziecko, ustalać cele, prowadzić firmę, snuć plany na przyszłość i nagle zobaczyć w tej osobie zupełnie innego człowieka? Ekstremalne sytuacje pokazują, na co nas stać. Co z nas wyjdzie, gdy przestajemy się kłaniać, uśmiechać i grzecznie mówić dzień dobry? Postanowiłam wtedy, że nie pozwolę, by zalały mnie złość i żal. Jestem dzieckiem słońca. Nie dam się, nie dam sobie odebrać radości. Ostatniego dnia zdjęciowego robiliśmy tylko jakieś dokrętki. Dzień toczył się leniwie. Częściej zaglądaliśmy do barobusu, mniej było skupienia, a więcej śmiechu i dowcipów. Zaraz mieliśmy się pakować, wracać do domów. Po trzech miesiącach życia w hotelu, zmagania się z problemami w wyimaginowanym świecie, czekał na nas ten prawdziwy z jego radościami i kłopotami. Zżyliśmy się ze sobą jak dzieci na kolonii czy dorośli w sanatorium. Jedzenie przygotowane i podane, otoczenie poukładane, posprzątane. Musieliśmy się troszczyć jedynie o potrzeby filmowych bohaterów. Byliśmy ekipą rodziną połączoną wspólnymi sprawami, tylko naszymi. Ale w tej niby wakacyjnej atmosferze żyliśmy na najwyższych obrotach, bo byliśmy w pracy, bo niektórych ujęć nie dawało się z różnych względów powtórzyć, bo problemy przechodziły niespodziewanie i wymagały natychmiastowej interwencji, bo budżet, bo terminy, bo sprzęt. Zadzwoniła mama. To od niej dowiedziałam się o szalonym tournee rodzinnym mojego małżonka i spadł na mnie wodospad pretensji i wyrzutów. Był Maciek Rzuciła bez przywitania. Skarżył się, jaki to on nieszczęśliwy, że za dużo pracujesz, że nie ma cię dla niego. A ja ci tyle razy mówiłam, że chłopa trzeba pilnować. No i masz pewnie, znalazł sobie inną. Ty się ciągle zachowujesz, jakbyś miała szesnaście lat. Zejdź na ziemię, bo inaczej to twój mąż cię na nią sprowadzi. Mamo, przestań! krzyknęłam. Niepotrzebnie podnosisz mi ciśnienie. Trzeba przygotować się do rozwodu, bo on cię zniszczy. Mamo, co ty mówisz? Jakie zniszczy przecież Maciek, nie kocha mniej dzieci. A już z tobą nie mogę. Westchnęła. Kiedy ty wreszcie dojrzejesz? Kocha i się rozwodzi. Zirytowała się. Zobacz, jak żyją twoje siostry. No jak? Teraz to ja byłam zła. Te ciągłe porównania. Normalnie. U nich cisza i spokój. Bo nigdy ci nic nie mówią. Wypaliłam. Trzymają dystans, a ja rozmawiam z tobą codziennie przez telefon i wszystko ci opowiadam. Może za dużo. Kończę, bo muszę zająć się pracą. Powiedziałam, obrażona. Zajmij się teraz swoim małżeństwem, a nie pracą. Wypunktowała mnie i się rozłączyła. To nawet dobrze, bo dosyć miałam gadania, której tak niczego nie zmieni. Widocznie mama już zapomniała, że sama całe życie pracowała, a w domu mieliśmy kolejnego sposie. Po rozmowach z nią zawsze byłam roztrzęsiona. Motywowała mnie do działań, które podejmowałam wbrew sobie i potem chciało mi się tylko płakać. Przerażona zauważyłam, że zapadał zmierzch. Wyrobimy się z tymi ujęciami? Powtarzamy to? Usłyszałam głos reżysera i westchnęłam. Nie zanosiło się na szybki koniec. Rozejrzałam się dookoła. Odetchnęłam głęboko. Zapach leśnego igliwia mieszał się z wilgocią wieczornej mgły. Były ostatnie dni września. Nisko na niebie wisiał już jasny księżyc. Na pomoście widziałam tylko zarysy sylwetek dwóch mężczyzn i małgosi. Nie wiem, jak długo tak stałam wpatrzona w wodę, ale w pewnym momencie poczułam chłód na ramionach. Dostrzegłam reżysera, który zawołał — koniec zdjęć, dziękuję. Przez chwilę okrzyk wybrzmiewał nad koronami drzew, a potem pochłonął go szum rozmów, wesołych nawoływań. I wtedy rozległ się gwizd, huk i niebo rozświetliły setki gwiazd. Fajerwerki, milion kolorowych iskier i kolejny, a to niespodzianka. Przez chwilę miałam wrażenie, jakby to był Sylwester. Właściciel domu, który wynajmowała Małgosia na czas zdjęć, zorganizował pokaz sztucznych ogni z okazji jej urodzin i zakończenia naszej pracy. Wszyscy tłumnie zgromadzili się na brzegu i zaczęli sobie nawzajem dziękować. za wolności i skończonej pracy. Ludzie obejmowali się, śmiali, całowali i płakali. Zobaczyłam, że kilka osób stoi po kolana w wodzie, inni wskakiwali do jeziora, rozchlapując wodę na stojących na pomoście. Po trzech miesiącach intensywnej pracy opadły emocje. Fajerwerki strzelały w niebo, na dole strzelił szampan, ktoś się głośno roześmiał, ktoś inny włączył muzykę. Ekipa w pośpiechu zwijała kable, chowała sprzęt. Małgosia podskakiwała na brzegu pomostu i klaskała w ręce, jak mała dziewczynka. Chwytała się za głowę i krzyczała Jak ja wam dziękuję, to był wspaniały czas, bardzo was kocham. A my ciebie? Odkrzyknęłam instynktownie. Będziemy się bawić. Wszyscy to czuliśmy. Poszłam w stronę pomostu. Kilka osób między przyczepą garderoby a barobusem rozwieszało prezentowy dach. Ktoś inny na busie z make-upem przyczepił napis bar. Na stoliki turystyczne wjechał alkohol, ktoś rozstawił plastikowe kieliszki. Obsługa barobusu wyniosła gorące kiełbaski i kanapki. Na klepisku wielkości dwa na dwa metry wiło się w szalonym wywijańcu prawie pięćdziesiąt osób. Spontaniczny wybuch niekontrolowanej radości. Nie ma nic wspanialszego. Stałam obok reżysera, który z dumą obserwował konwulsyjnie podskakujący tłum, jakby to było jego dzieło. Na twarzy malował mu się bezgranicznie szczęśliwy uśmiech, <laughs> jak dzieci. Chichotał machając w stronę chłopaków podrzucających jednego z nich. Po chwili zauważyłam, jak jedna z aktorek, moja ulubienica, wieszała się na szyi wysokiego blondyna. Zmrużyłam oczy. To był Mateusz. Po z drugiej strony jego ramienia uczepiła się charakteryzatorka i szeptała mu coś do ucha. Dorośleje. Reżyser podszedł do mnie i wskazał na mojego syna. Przeszedł chrzest bojowy, będzie z niego reżyser. Czuję to. Wiedziałam to już w dniu, w którym okazało się, że jestem w ciąży. Wyznałam. Małgośka wskoczyła na stoliki i wywijała z przytupem. Jeden z aktorów zapobiegliwie i błyskawicznie zabierał z przed jej stóp butelki. Plastikowe kieliszki spadały w czerni nocy. Impreza rozkręcała się na całego. Wiedziałam, że nam się to należy, ale nie byłam w nastroju do zabawy. Aż tak nie umiałam udawać. — Chodźmy pogadać. Niech się młodzież bawi. — rzucił nagle reżyser. Usiedliśmy na pustym pomoście. Machaliśmy nogami nad wodą. Było ciemno, jezioro spowiła mgła. Z oddali słyszeliśmy muzykę i beztroską zabawę ekipy. — Maciek chce rozwodu. Szepnęłam do reżysera. Nasza znajomość zawodowa przerodziła się w głęboką przyjaźń. Rozumieliśmy się bez słów. Takich kobiet, jak ty się nie zostawia. Jeszcze wróci na kolanach. Zobaczysz, powiedział z mocą. Teraz na kolanach to jestem tylko ja. Dominika to. Zobacz, zrobiliśmy kawał fajnego kina. Dziękuję ci za wszystko. To ja dziękuję przede wszystkim za Mateusza. Tyle go nauczyłeś. Pokochałem tego chłopaka jak własnego syna. Jest mądry, wrażliwy i pracowity. I wiesz co? Z nikim się tak dobrze nie milczy, jak z nim. A to wielka umiejętność. Jestem z niego taka dumna. Uśmiechnęłam się. On ma starą duszę, zawsze był dojrzały. Dlatego tak dobrze się rozumiemy. Zapalił papierosa. Dominika, spróbuj spojrzeć na swoją sytuację inaczej. Odezwał się po chwili. To znaczy, nie wiedziałam, co ma na myśli. Przekuj swoje doświadczenia w twórczość. Ludzie ze złamanym sercem piszą dobre piosenki, wybitne książki, kręcą wstrząsające filmy. Sztuka rodzi się w bólu, nie z dobrobytu i dobrego samopoczucia. No tak, to może przerobimy fizjologię małżeństwa Balzaka na komedię romantyczną. Zaśmiałam się. Dobrze kombinujesz. Był zupełnie poważny. Na razie jestem w szoku. Wyznałam. Nie mogę się pozbierać. Gdy rozpadło się moje pierwsze małżeństwo. Pomyślałam, że trwało krótko, nie mieliśmy nawet zbyt wielu wspólnych przeżyć. To była taka trochę pierwsza miłość, ładna, ale niezbyt głęboka. Udało nam się niemal bezboleśnie przeprowadzić Mateusza przez rozwód. Nie mieliśmy prawie nic, więc nie było mowy o wojnie, o pieniądze. Nie zapętliliśmy naszych żyć zbyt mocno. Westchnęłam. Teraz następowała trudniejsza część opowieści – z Maćkiem jesteśmy od piętnastu lat partnerami w życiu i w pracy, kochankami, rodzicami, przyjaciółmi. Mamy wspólnego syna, stworzyliśmy prawdziwy dom, dobrze prosperującą firmę, zdobyliśmy przyjaciół, mamy wspólne pasje. Mówiłam, a po policzkach spływały mi łzy. Nawet wrogów, kurwa, nawet wrogów mamy wspólnych. Przysunął się, a ja oparłam głowę na jego ramieniu. Byłam mu wdzięczna za to wsparcie. Maciek nie zabierze jednej walizki i nie wyprowadzi się do innego życia. Kontynuowałam. To nie będzie tylko rozwód dwojga dorosłych ludzi. To będzie kosmiczna rozpierducha. Podzielimy wszystko: dzieci, rodziny, przyjaciół, firmę, pracę. Pokiwał głową. Gdy związałam się z Maciekiem, przysięgałam sobie, że już nigdy nie dopuszczę, by moje dzieci cierpiały. Rozpłakałam się. To było już dla mnie za wiele. Przeżyliśmy wspólnie tyle lat. Szlochałam. Tyle razem zbudowaliśmy, tyle przeszliśmy, miewaliśmy trudne momenty. Ale takie jest życie, zresztą kto ich nie miewa? Może wielka miłość dopiero przed tobą zasugerował. Ale ja nie chcę żadnej nowej miłości, krzyknęłam. Po pierwszym zauroczeniu będzie tak samo. Chcę mojego maćka i moją rodzinę. Nic więcej. Nikt mnie nie zna tak jak on, a jego nikt jak ja. Jestem w stanie przewidzieć każdy jego krok. Dlatego teraz wiem, że nie żartuje. Podjął decyzję już dawno. Nie możesz tego wiedzieć. W afekcie czasem podejmujemy decyzje, których potem żałujemy. Nie mam siły na tę nadchodzącą wojnę. Pomyślałam o Reginie i jej rozwodzie, którym żył cały medialny światek. Jak ona dała radę przez to przejść? Nie dramatyzuj, dlaczego od razu wojnę. Reżyser próbował sprowadzić mnie na ziemię. Bo znam Maćka. Zrobi ze mnie potwora, żeby przekonać świat do swoich racji. Moja babcia mawia, nie bój się swoich wrogów, bój się swoich przyjaciół. Maciek wie o mnie wszystko i będzie mu łatwo uderzyć w moje czułe punkty. Ale tobie w jego też, zasugerował. Tak tylko, że to on miał być pieprzonym rycerzem, który broni mnie przed złem tego świata. Rozryczałam się na dobre. Ja pierdolę. Popatrzył na mnie bezradnie. Nie wiem, jak cię pocieszyć. — Chodź. — złapał mnie za rękę. — Dołączymy do szczęśliwych ludzi. Odłóżmy swoje problemy przynajmniej na dzisiaj. Napijmy się. Rozdział drugi Po zwinięciu planu ruszyłam do Warszawy. Trzy miesiące wcześniej, gdy zaczynałam zdjęcia, targały mną obawy, ale miałam też gorącą wiarę, że wszystko skończy się dobrze. Nie przypuszczałam jednak, że po tym końcu będę wracać do zupełnie innej rzeczywistości. Ludzie w Stanach Totalnego Rozbicia słuchają żadnych piosenek o utraconej miłości. Do mnie trafiła Kaja ze swoim kawałkiem jak skała. W samochodzie katowałam ją przez trzy godziny na full. Nauczyłam się tych słów na pamięć. Wydawało mi się, że powstały specjalnie dla mnie. Jestem kamieniem, lecz kiedyś się zmienię, choć teraz jestem jak skała samotna. Na życia pustyni tkwie. Przez głowę przebiegały mi tysiące myśli. Czułam się tak bardzo winna. Zaczęłam wierzyć, że swoim zachowaniem doprowadziłam do zdrady Maćka. Poszukał sobie przyjemnego, ciepłego misiaczka do przytulania, który wiele nie wymaga. Po moim bujnym, ale krótkim małżeństwie z Jankiem czułam się tak zraniona, że przysięgłam sobie, że już nigdy nikomu nie okaże miłości i zaangażowania w stu procentach. Nie pozwolę się znowu zranić. Wydawało mi się, że lepiej utrzymywać lekki dystans i mieć przewagę w związku niż odkryć się w pełni. Nie chciałam, by Maciek wiedział, jak bardzo mi na nim zależy, jak jestem zaangażowana. Przez tyle lat grałam fajną babkę niezależną, nieustępliwą. Uważałam, że jeśli zdejmę tę maskę, ludzie i świat mnie zjedzą. Byłam zbyt dumna, zbyt ambitna. To teraz będę miała okazję rzeczywiście wszystko robić sama. Ciężko mi było pogodzić się z tymi myślami. Zadręczałam się obawami, czy poradzę sobie z nową sytuacją. Co powinnam zrobić? Jak będzie teraz wyglądać nasze życie? Starczałam zaskoczona na placu boju, taka pierdoła powołana do wojska w czasie wojny. Nawet nie wiedziałam, jak trzymać karabin, a właśnie szłam na front. Nie będę umiała przeżyć kolejnego rozstania, a przede wszystkim rozpadu rodziny i cierpienia dzieci. Czemu chłopcy mają odczuwać skutki sytuacji, za którą tylko my ponosimy winę? Czym sobie na to zasłużyli? Jak bardzo ich to zrani? Zanim dojechałam do Warszawy, postanowiłam, że przywdzieję zbroję. Żeby przetrwać, muszę się chronić. Swoje uczucia, swoją dumę, swoje rozżalenie. Nie pokazywać, jak bardzo dotknęła mnie decyzja Maćka. Jak bardzo martwię się o Stasia. Po powrocie nawet nie zjęłam butów i kurtki, tylko chodziłam po domu szukając Maćka. Widziałam samochód na podjeździe, więc wiedziałam, że tu jest. Sprawdzałam, co się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy. Nie szukałam innych mebli, raczej próbowałam zrozumieć, jak teraz czuję się w domu. W naszym wypieszczonym, wychuchanym domu. Było inaczej, zdecydowanie inaczej i to nie ja się zmieniłam. Facet, który siedział przy biurku, był obcy. Stałam na progu jego gabinetu. Maciek gapił się w migoczący ekran. Siedział przy tym bez ruchu, nie obejrzał się, gdy weszłam. Ciemna sylwetka na tle świecącego monitora. Wyglądał jak góra lodowa, zimna i nieprzystępna. Był okropny. Przy klawiaturze obok lewej ręki Maćka świeciła się komórka. Właśnie przyszła wiadomość. Podeszłam i wzięłam telefon do ręki. — Co robisz? — Odwrócił się gwałtownie. Niepotrzebnie to zrobiłam, bo SMS był oczywiście od kołdry. Tęsknię i czekam, napisała i dołączyła zdjęcie rozchylonych warg. Zapiła metalową zbroję, pod którą ukryłam żal, smutek i łzy, pozwoliłam, by zagrały złe emocje. Jesteś taki sam, jak wszyscy faceci, znalazłaś sobie młodą tupę. Zaatakowałam go. Zwariowałaś, nie masz co robić, tylko zaglądać mi do telefonu. Wyszarpnął mi aparat z ręki. Będę robił, co zechcę. Odwala ci po czterdziestce? Kupisz sobie skuter i będziesz woził tę wieśniarę? Zapuść jeszcze włosy i zrób tatuaż, drwiłam. A tobie odwala przez ostatnie czterdzieści lat. Mam dosyć tego inwigilowania, odpytywania, stawiania wymagań, rozliczania, zapewniania ci wszystkiego! Nie mogę tego wytrzymać! Nikt normalny z tobą nie da rady. Dwóch facetów byś wykończyła, perfekcyjna żona się kurwa znalazła. A co ty mi takiego niby zapewniasz? Wiecznie nieobecny? Ciągle tylko zabawa i dupy na wyjeździe? Właśnie wróciłam z trzymiesięcznej charówki. Wakacje na mazurach za firmowe pieniądze. O czym my rozmawiamy? Prychnął. Zazdrość cię zżera, że sobie radzę? Pracuje dla nas od wielu lat. Jesteś nienormalna. Czy ty siebie słyszysz? Palma cię odbija. Jaka palma! Ledwo skończyliśmy zdjęcia. Zacharowywałam się tam każdego dnia, podczas gdy ty przez te miesiące byłeś stale na wakacjach. Wykrzyczałam i wyszłam trzaskając drzwiami. Gotowało się we mnie. Najchętniej rzuciłabym się na niego z pięściami, by chwycił mnie za ręce jak na filmie. Przetrzymałbym mi nadgarstki, a potem zaczęlibyśmy się całować, jeszcze dysząc ze złości, pogodzilibyśmy się w łóżku, tak jak dotychczas. Ale tym razem nic takiego się nie stało. Pomyślałam, że właśnie ktoś kręci film, w którym gram główną rolę, tylko nikt mi nie dał scenariusza. Nie znam tej roli. A przecież już to przerabiałam. Ale teraz było inaczej. Inaczej bolało. Chryste, jak bardzo bolało. Natychmiast wróciłam do gabinetu. Maciek właśnie się podnosił za biurka. — Posłuchaj! — wrzasnęłam celując w niego palcem. Burknął coś i usiadł tyłem do mnie. A we mnie coś wstąpiło. Wyrzucałam z siebie słowa, strzelałam jak z karabinu. Wrzeszczałam jak dziecko zamknięte w ciemnym pokoju. Jak mogłaś zrobić coś tak głupiego? Nienawidzę cię. Nie mogę na ciebie patrzeć. Natychmiast wynoś się z mojego życia. Dlaczego? Wytłumacz mi tylko dlaczego. Co ci takiego zrobiłam? O co chodzi? Może chodźmy na terapię? Zmieniłam to na błagalny. Porozmawiajmy. Te piętnaście lat się nie liczą. Syn, mamy syna. Chłopaki się nie obchodzą. Jesteś skończonym debilem i dupkiem, draniem bez serca. Znów się uniosłam. Nie zareagował. To było najgorsze. Milczał. Już postanowił. Podjął decyzję, a był konsekwentny jak mało kto. Niczego nie zwojuje, nie zmienię. Ani prośbą, ani groźbą. Maciek, gdy mu się coś znudziło, zepsuło, wyrzucał to. Nie naprawiał, zwyczajnie wyrzucał. Był leniwy jak każdy facet dla dobrego seksu tracił głowę. Zapewne w bonusie dostał głaskanie po głowie i zapewnienia, że jest wyjątkowy. Odrzucona, zepchnięta na margines, przegrana, wyszłam z gabinetu i wpadłam wprost na Stasia, który stał pośrodku korytarza. W ręku trzymał misia i wpatrywał się we mnie bezbrzeżnie zdumionym wzrokiem. — Jezu, no tak. Ja nie bardzo rozumiałam, co się dzieje, a co dopiero Staś, który podniesione głosy słyszał głównie podczas imprez, gdy kręciło się tu mnóstwo ludzi. A do tego wrzeszczeliśmy teraz jakieś bzdury. Co się dzieje? Zapytał. Nic rozmawialiśmy o pracy. Skłamałam. Wracaj do łóżka poleżę z tobą, bardzo się stęskniłam. Ja też dobrze, że jesteśmy już wszyscy razem. Mamo, kupisz mi nową grę? Musiał uznać, że wszystko w porządku, bo zmienił temat. Wszystkie, które mam już znam na pamięć. A byłeś grzeczny? Nie po co? Śmialiśmy się jeszcze się śmialiśmy choć w uszek brzmiało mi stasiowe dobrze że jesteśmy już wszyscy razem kilka dni po powrocie z mazur maciek spotkał reginę w okolicznym sklepie w którym często robiliśmy zakupy bez jeżdżenia kilometrami do galerii handlowych ale wyskakując prawie że w kapciach do samochodu kupowaliśmy tam wszystkie potrzebne rzeczy masz pojęcie co Maciuś mi powiedział gdy spotkaliśmy się w sklepie wypaliła do słuchawki no Zaczęłam ostrożnie, niepewna, czego się spodziewać po moim dotychczas znakomicie przewidywalnym mężu. Jak ona sobie teraz da radę, cytowała jego słowa. Przecież ona nawet nie umie nalać benzyny do samochodu. Królewna żyła jak w puchu i nie ma zagroży wdzięczności. Wiesz, że ona nawet nie umie dziękować. Aha, mruknęłam ze złością, ale nie chciałam jej przerywać. Byłam ciekawa, co będzie dalej. Zapytałam go, kontynuowała Regina, tego świętego kurwa Mikołaja, za co ty niby nie umiesz dziękować, a on na to? Umówmy się. Co to jest za praca to jej siedzenie na mazurach? Trzy miesiące w hotelu w pięknym otoczeniu. Słońce, kajaki, wino i śpiew, podczas gdy ja tutaj prowadzę rozmowy, szukam kolejnych programów, mam na głowie dom i Stasia, bo przecież ona nie ma czasu. Tak powiedział? Nie mogłam w to uwierzyć. A ja mu na to, że najwyższy czas by poznał syna zakichany tatuś w wiecznych delegacjach. Wiedziałam, jaka jest to wzburzona. Nagadałam, może wychowanie dziecka to nie tylko radość, lecz także obowiązki. I jeszcze uprzedziłam, żeby się zastanowił, co mówi, bo dobrze wie, po czyjej będę stronie. I co on na to? Zapytałam. Wargnął, tylko koleżaneczki się znalazły. Regina westchnęła. To już nie jest mój Maciek, powiedziałam ze smutkiem. To ktoś, kogo nie znam. W domu i w pracy chodziliśmy każde swoimi drogami. Więc tak to będzie teraz wyglądać, myślałam. Mieliśmy osobne pokoje, własne rozkłady zajęć. Staś przyglądał nam się z niedowierzaniem, przysłuchiwał się powarkiwaniom. Nie trzeba mu było mówić, że coś się stało, pękło, rozsypało się w proch. Nasze małżeństwo, choć nadal istniało na papierze, poza nim było już fikcją. Nie pozostało mi nic innego, jak poinformować o wszystkim Mateusza. Weszłam do jego pokoju, gdy właśnie stał nad otwartą walizką. Po podłodze walały się ubrania, pakował się. Maciek chce rozwodu. Powiedziałam spokojnie, zatrzymał się w pół gestu. Jak to? Popatrzył na mnie zdziwiony, nie reagowałam, więc zapytał. A ty zaskoczył mnie. Dotychczas nikt nie zadał mi takiego pytania. Nikt się nie zainteresował, co myślę, co czuję. No i ja nie. Wydukałam, więc będziecie ten rozwód brać? A co mam zrobić, siłą go nie zatrzymam? Rozłożyłam bezradnie ręce. Pewnie kogoś ma, powiedział Mateusz wolno. Więc tym bardziej nie mam szans. Jak mawiała sekretarka Aidy, młoda dupa ciągnie mocniej niż para koni. Powtórzyłam jej głupi żart, bo przecież Mateusz był już dorosły. Prosta i wymowne. Podszedł do mnie i bez słowa przytulił. Jestem z tobą, po twojej stronie i bardzo cię kocham, mama. Odsunął mnie od siebie na długość ramion, popatrzył w oczy i dodał Ale nie chcę w tym wszystkim uczestniczyć. Mam już na koncie wasz rozwód z tatą, teraz mam swoje plany. Mateusz nie lubił konfliktów, nie wchodził w otwarte konfrontacje, nie znosił trudnych rozmów. Był w tym tak bardzo podobny do dziadka, mojego ojca. Czas spokojnych rozmów z Maćkiem dawno minął. Teraz od jednego słowa do awantury miała sekunda. Jak iskra rzucona w kałuże benzyny, albo od razu na siebie naskakiwaliśmy, albo mijaliśmy się bez słowa. Czułam się w tym wszystkim okropnie. Z naszego życia zniknęły rodzinne obiady. Prawie przestałam gotować, bo nie było dla kogo. Przestałam też jeść, nie odczuwałam głodu. Staś nie przesiadywał ze mną w kuchni. A kiedyś przecież ciągle się po niej kręciłam, coś szykowałam, a on opowiadał różne rzeczy, zagadywał i pomagał mi w gotowaniu, które pokochał jak jego dziadek. Teraz zamawiałam dla nas dwojga coś na wynos i jedliśmy w milczeniu na kanapie przed telewizorem. Przestali do nas wpadać przyjaciele na kolację czy pogaduchy przy winie i dobrej muzyce. Dom też jakby powoli umierał. Gasł. Nie nadążałam za rzeczywistością. W nocy moja poduszka była mokra od łez, o ile spałam w sypialni. Często zasypiałam ze Stasiem, bo stał się lękliwy i wycofany. Chciał mieć mnie blisko. Wtedy musiałam się trzymać także w nocy. Maciek pojawiał się i znikał, przynosił pranie i brał czyste rzeczy, przeprowadził kołdrę do Warszawy, dosłownie zorganizował jej mieszkanie na Ursynowie, wystarczająco blisko domu. Chciał być i tu i tam. Przeniósł się do gabinetu, rozłożył kanapę i na niej sypiał. Nigdy nie wiedziałam, kiedy będzie w domu. Przemieszczał się między Ursynowem a Konstancinem wtedy, kiedy miał na to ochotę. Któregoś dnia w skrzynce na listy znalazłam kopertę z charakterystycznym nadrukiem od prawnika maćka. Pozew. Czyli to dzieje się naprawdę, pomyślałam przerażona. Od naszego wspólnika dowiedziałam się, że mój mąż założył nową firmę na swoją córkę z pierwszego małżeństwa, a wszystko, co było nasze, likwidował. Bez czytania wrzuciłam list do komody w sypialni, naszej sypialni. Kiedyś. Wcześniej Maciek przysłał mi porozumienie rodzinne mailem. Napisał tam, kiedy i jak chce się widywać z synem, jak wyobraża sobie funkcjonowanie firmy i naszego życia domowego. Był perfekcyjnie przygotowany do tego rozstania. Tydzień w górach.